Na Wrocławskim Magazynie Miejskim. Witam Państwa, Artur Kisielewicz. Dziś zobaczymy skrót najważniejszych wydarzeń minionego tygodnia. W minioną sobotę inowrocławski rynek zamienił się w arenę cyrkową. Wszystko za sprawą wspaniałych artystów, którzy przyjechali do naszego miasta po to, aby uświetnić tegoroczną edycję Art Inno Festival. Mimo kapryśnej pogody na głównej płycie pojawiły się tłumy mieszkańców. Organizatorem imprezy było miasto Inowrocław. Kolejna edycja Art Inno Festival. Wspaniała impreza, która naprawdę, jak widać, cieszy się dużą popularnością. Impreza na pewno wyjątkowa. Wyjątkowa i mieszkańcy to doceniają, dlatego są z nami dzisiaj. Mimo kapryśnej pogody bawimy się tutaj na rynku w Inowrocławiu. Na ulicy Królowej Jadwigi 4 rzeźby, żywioły. Także jest naprawdę wesoło. Mieszkańcy bardzo lubią imprezę, nie tylko ze względu właśnie na instalację parasolek przy ulicy Królowej Jadwigi, ale również na to, co tutaj się dzieje na rynku. Jest kolorowo, wesoło. No i jak widać, bawimy się razem. Siłą tej imprezy też są artyści. Przecudowni, niezwykli, rzadko spotykani w naszym mieście i w ogóle, bo to jest przypomnienie takiej dawnej sztuki ulicznej, prawda? Przede wszystkim artyści tworzą Art Inno Festival. To są żywe rzeźby. Kataryniarz dzisiaj jest z nami. Również kuglarze pokazują sztuczki cyrkowe, monocykle, także no, mieszkańcy korzystają również z warsztatów, które ci artyści przygotowali. To jest też taki sposób do spróbowania własnych sił w tych trudnych sztukach, jak można zauważyć, także naprawdę nie tylko można oglądać, ale też spróbować samemu. Oczywiście udało nam się porozmawiać z niezwykłymi artystami, jednym z nich była niezwykła pani młoda. Witamy wspaniałą pannę młodą. Skąd przyjechaliście? A, z bardzo daleka, bo my z drugiego końca Polski. Ja jestem z Krakowa, kolega jest ze Śląska, ale tworzymy razem parę, jako Szczudlarz i Marionetka, czyli Pierrot i Kolumbina. Najbardziej zakochana para dzisiaj w Inowrocławiu. U nas takie pary to jednak bardzo duża rzadkość. Zakochane? Nie! Wy jesteście bardzo kochani. My tu przyjeżdżamy co roku. No z przerwą na pandemię, ale przyjeżdżamy i tu są bardzo kochaśne i kochane, i dzieci, i dorośli, i wszyscy są bardzo mili i sympatyczni. To, że wy trochę dziwaczni. Skąd pomysł, żeby tak się spotkać i razem podróżować? No, ja też jestem ze Śląska i znamy się stąd, a szukaliśmy grupy ludzi, którzy wspólnie mogłoby państwu jakoś umilić czas. A zawsze staram się brać najlepszych partnerów, bo wie pan, być prowadzony na sznurku, no do końca nie wiadomo, kto kogo prowadzi, po prostu należy sobie wybrać tego partnera. Nawet jak jest bardzo kochaśny. Ale co ciekawe, taka sztuka liczy już sobie przecież wiele, wiele lat i ona cały czas, mimo współczesnych czasów, cieszy się popularnością. Ludzie lubią takie rzeczy. Lubią, lubią. Proszę ludzi się spytać, ale tutaj odkąd przyszliśmy, to tylko wszyscy chcą się z nami spotykać, witać, robić zdjęcia, więc bardzo, bardzo jest miło. Dużym zainteresowaniem cieszył się prawdziwy kataryniarz z oryginalną katarynką liczącą sobie ponad 100 lat. Witamy prawdziwego kataryniarza z Leszna, kawał drogi, ale cieszymy się, że jest pan w naszym mieście. Jak to się stało, że został pan kataryniarzem? Proszę pana, nie jest to tak daleko, powiem szczerze. Opowiem trochę historii. Moja przygoda trwa już 20 rok, by się nawet nie wydawało. Myślałem, że pogram sobie na leszczyńskim deptaku, bo jest to tradycja rodzinna, to niekupione, znalezione, mam to po dziadku. Mój dziadek miał właśnie małą karuzelę, bawił tym w latach 20., 30. Katarynka trafiła na strych, karuzela sprzedana. Wie pani, tak się stało, 70 lat przespała na strychu. No ale ja już nie byłem na tyle dorosły, jak to się mijają pokolenia. Mama sprzedawała posesję, a ja, mama, to trzeba wziąć do naszego domu, bo mama to chciała, wiesz, do was, no, oddać, wiesz, wózkiem. No ale odleżały znowuż kilka dni, kiedy już byłem, miałem swoje 5 minut, jak to się mówi, bo wszyscy mnie ostudzili, że to tego nikt nie naprawi, a jeśli już, to fortuna się, niech pan z tym liczy. No ale fakt się stało, bo ja jestem taki bardzo, jak już coś sobie zapowiem, no to się stało faktem. I ale dzieci nie tak blisko. I stało się faktem przypadek, że w stulecie, bo ona jest datowana 1902,
2002 miał inaugurację na Leszczyńskim Rynku. Wie pan co, no teraz ma, jak mówi, niepełne 120, ale nazywam ją stulatka. No bawi społeczeństwo, jest tak duże zainteresowanie, że przeszło moje oczekiwania. I małe dzieci, i duże, i dorośli przypominają sobie, może też tak dla bajeru, i zdjęcia, i kamera, i co tylko media mi nie przepuszczą. Myślę, że też będzie oddźwięk w Inowrocławiu. Jestem z graniem pierwszy raz, ale byłem już tu w sanatorium, także Inowrocław jest mi bliskie. Kiedy była propozycja, no to jest dobre 200 km, nie jest taka super przesada. Jak wspomnę, że odwiedziłem i Przemyśl, i Białopodlaską. W Warszawie byłem z dwa razy, chociaż oni mają swojego kataryniarza, było takie trochę inne, że nie, że chcą coś innego, ale oryginalne rzeczy, wie pani, budzą dzisiaj, jak mi dziennikarze powiedzieli, wszystko co jest naj, to jest zainteresowanie, a to jest albo najstarsza, albo najprawdziwsza. No to tak ogólnie opowiedziałem trochę historii, bo takie było zaproszenie. Art Inno Festival to przede wszystkim uliczne występy. Ciekawy program artystyczny zaprezentowali artyści z kuglarze.com.pl z Krakowa. No właśnie, ta pogoda pokazuje, że mamy do czynienia z żywą sztuką, w której może się wszystko wydarzyć. Prawdziwa sztuka uliczna. Opowiedzcie o sobie, kim jesteście, skąd przyjechaliście? Przyjechaliśmy do państwa z Krakowa jako grupa kuglarze.com.pl i zajmujemy się właśnie taką sztuką uliczną. Są tu i żywe rzeźby, i właśnie pokazy cyrkowe, i można się też czegoś nauczyć. Przygotowaliśmy warsztaty, cyrkowe zabawy. No jak widać, dużo się dzisiaj w Inowrocławiu dzieje i jeszcze będzie się działo do wieczora. Jesteście przyzwyczajeni do czasami takich kapryśnych warunków? No życie, jakby praca na ulicy sprawia, że są sytuacje, których ciężko przewidzieć, i również pogoda jest często nieprzewidywalnym aspektem. Kraków to chyba taka stolica sztuki ulicznej, prawda? Tam mnóstwo artystów. Powiem panu niestety, że tak było do niedawna rzeczywiście. Teraz się pozmieniało troszkę i sztuka uliczna jest raczej wypierana z Krakowa. Jednak dalej w świadomości ludzi i tak pozostała tą stolicą kulturalną. Także no, miejmy nadzieję, że to kiedyś wróci. Jak to się stało, że na przykład ty zajęłeś się taką sztuką? W zasadzie szukałem jakiejś alternatywy do takiej tradycyjnej formy pracy, takiej pracy na ulicy. Jestem sam sobie szefem, sam decyduję, kiedy chcę to robić, jakby jestem swoim, mam dużo, dużo czasu. Poza tym no, spodobało mi się to, widziałem to gdzieś na ulicy, znajomi to robili i tak się zaraziłem. Co pokazujecie na swojej ulicznej scenie? Przeróżne rzeczy, tutaj jesteśmy dosyć sporą grupą, każdy w zasadzie robi coś innego. Ja osobiście zajmuję się właśnie takimi pokazami cyrkowymi, łącząc pantomimę z cyrkiem, ale też na co dzień mamy grupę, w której robimy pokazy z ogniem, wszelkiego rodzaju, no takie historie, szczudła, monocykle. A gdzie można takich rzeczy się nauczyć? Czy to trzeba samemu trenować, czy nie wiem, istnieje jakaś szkoła? Tak, głównie samemu jednak. Ja zaczynałem, no to było trudno, bo nawet na YouTubie nie było tyle filmów, co jest w tym momencie, więc w tym momencie internet wystarczy. Z tak szkoły takiej cyrkowej typowo w Polsce w zasadzie nie mamy, jest jedna koło Warszawy w Julinku, ale no jest po prostu tego za mało. Głównie trzeba stawiać na swoją własną pracę i na podglądanie od kolegów właśnie teraz z internetu, także jest to ułatwione. Za nami kolejne warsztaty zorganizowane przez Bibliotekę Miejską. Tym razem w filii numer 1 najmłodsi czytelnicy mogli poznać tajemnice chemiczne. Co dzisiaj przygotowaliście dla najmłodszych czytelników biblioteki? Witam serdecznie przede wszystkim. Przygotowaliśmy dzisiaj warsztaty chemiczne. Będziemy eksperymentować. Mam dla dzieci, no myślę, że 5 takich dosyć ciekawych doświadczeń. Między innymi będziemy barwić mleko, będziemy dmuchać balony i robić balonowe szaszłyki. W jaki sposób to będę dopiero tłumaczyła. Niech to będzie póki co niespodzianką. No ale sprawimy, że ten balon po zetknięciu się z ostrym patykiem, który gdzieś tam przedzieje ten balon na pół, tak naprawdę on nie pęknie, więc myślę, że będzie to taki element zaskoczenia dla dzieci. Będziemy robić wiele innych ciekawych rzeczy, póki co nie chciałabym zdradzać wszystkiego. Ale co ciekawe,
takie właśnie atrakcje dzieciom się bardzo podobają, prawda? Myślę, że warsztaty chemiczne są takim naprawdę najbardziej rozchwytywanym, najbardziej atrakcyjnym warsztatem ze wszystkich, które mamy, a mamy spory zasób warsztatów, zajęć takich kreatywnych dla dzieci. No ale właśnie te warsztaty chemiczne sprawdzają nam się najbardziej. W Muzeum imienia Jana Kasprowicza odbywają się letnie spotkania, w czasie których dzieci mają okazję dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy. Za nami zajęcia pod nazwą Jak dawniej pisano. No właśnie, dzisiaj kolejne zajęcia w muzeum. Co dzisiaj proponujecie? Co dzisiaj się dzieje? Dzisiaj poznajemy sposoby produkcji papieru, ale oprócz samego papieru mówimy też o tym, czego używano do zapisywania informacji przez różne wieki, jak tą informację przenoszono. Dzieci będą też miały okazję spróbować nauczyć się pisać piórem. Nie mamy gęsich piór, ale dzisiaj piszemy pawimi piórami, starymi stalówkami. Same dzieci wykonają papier, który zabiorą ze sobą i będą miały okazję sprawdzić, czym się rzeczywiście różni w fakturze, w pisaniu ten stary, czerpany papier od tego naszego współczesnego, pięknego, białego. No tak, okazuje się, że to pisanie to nie było takie kiedyś łatwa sprawa, tak jak teraz na przykład na laptopie siadamy, piszemy. Trzeba było się napracować. Trzeba było się napracować i to od samego początku. No i też papier był dla bogatych, a przekazywanie takich informacji no, odbywało się najczęściej drogą ustną, dlatego ludzie mieli tak doskonałą pamięć kiedyś, dlatego że uczono się całych wierszy, całych książek, całych powieści na pamięć, przekazywano to. A te treści pisane są często treściami jakimiś urzędowymi, pamiątkowymi, czasami są to jakieś notatki kupieckie. No i te informacje, które są utrwalone, często no, nie są błahe. Na inowrocławskich kortach Ośrodka Sportu i Rekreacji w Parku Solankowym przy pięknej pogodzie 12 tenisistów rywalizowało w turnieju singlowym w tenisie ziemnym Open o Puchar Prezydenta Miasta Inowrocławia Ryszarda Brejzy. Jeszcze wczoraj fatalna pogoda, ale dzisiaj idealna chyba do grania w tenisa. Tak, na razie jest idealna. Wiadomo, prognozy nie są najlepsze, ale trzeba wykorzystać każdy moment do tego, żeby tą żółtą piłeczką się pobawić. A jest ku temu okazja, ponieważ odbywa się jak cyklicznie już chyba drugi w tym roku w sezonie turniej organizowany przez pana prezydenta i jego puchar. Turniej jest tym razem singlowy. Powiedz, jakim systemem gracie? Czy gracie z podziałem na kategorie, czy jest to wszystko kategoria Open? Jest to kategoria Open. Jest 12 zawodników w 4 grupach po 3 osoby. Sezon jest urlopowy, frekwencja jest taka średnia, ale zawodnicy na pewno się nagrają, ponieważ gramy systemem grupowym i jutro planujemy, jeżeli będzie bezdeszczowo, planujemy zakończenie imprezy. No można powiedzieć, że to taki turniej trochę świeży, bo brakuje tych, jakby to powiedzieć, starych wyżeraczy, natomiast jest trochę nowych twarzy. Tak, nowe twarze. Przyjechali goście z Torunia, z Kruszwicy, także jest taka mieszanka różnych zawodników, oldboyów, którzy grają w swoich ligach macierzystych, ale bardzo fajnie, że zagościli u nas na kortach i będziemy to obserwować. Myślę, że nasi zawodnicy z naszego klubu, z naszych oldboye dadzą sobie radę. W pierwszym dniu rozegrano fazę grupową, w której wyłoniono półfinalistów. Drugiego dnia w walce o puchary najlepszy okazał się Bartosz Chys, który w finale pokonał Michała Kwiatkowskiego 2-1 w setach 6-1, 0-6, 6-2. Bartosz Chys przyjechał na nasz turniej aż z Warszawy. Ruszył dopiero turniej, panie Bartku. Jak to się stało, że z Warszawy trafił pan tu do Solanek? Czystym przypadkiem. 3 lata temu bodajże odwoziłem tutaj kogoś znajomego do Inowrocławia i zobaczyłem ośrodek, że z korty dowiedziałem się, że są tutaj turnieje, przynajmniej 2 w roku i stwierdziłem, że spróbuję szczęścia tutaj w Inowrocławiu. Jestem bardzo zadowolony, bo tu jest po prostu przepięknie, korty są świetne. No tak było 3 lata temu i od tej pory pan zapamiętał to miejsce i teraz już nieprzypadkowo jest pan. Nie, od zeszłego roku, kiedy pierwszy raz wystartowałem, byłem w edycji też tej wiosennej i teraz w obecnej. Zobaczymy, jak to będzie na przyszłość. Planuję być może kolejny raz tutaj przyjeżdżać. Widzę, że zawodnicy też się zmieniają, więc ten poziom jest bardzo różny i nie jest tak, że za każdym razem są te same osoby, w związku z tym można rozwijać dalej swoje umiejętności tenisowe.
No tak powiedzmy szczerze, tych miejscowych już pan parę razy zlał, więc być może trochę świeżej krwi się przyda. Tak, słyszałem, że przyjechała jakaś grupa mocno z Torunia, więc też jestem ciekawy poziomu, jak to będzie, jak to się poprzekłada na wyniki zarówno moje, jak i kolegów. Zobaczymy, jestem ciekawy. Kolejne miejsca zajął Krzysztof Lubowicz i Jacek Rejch. Warto zauważyć, że zwycięzca znajduje się obecnie na 97. miejscu rankingu Międzynarodowej Federacji Tenisa ITF Amatorów w wieku powyżej 35 lat. Najlepsi zawodnicy otrzymali pamiątkowe statuetki, dyplomy i nagrody rzeczowe. To już wszystkie informacje w Inowrocławskim Magazynie Miejskim. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.